Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam Państwa serdecznie w naszym wtorkowym paśmie wieczornym poświęconym książkom. W naszym paśmie, przypominam, gościmy autorów, tłumaczy bądź redaktorów książek, które warto przeczytać. Dzisiaj z nami w studiu jest znany pisarz reprezentujący gatunek science fiction, pan Marek Oramus, który właśnie wydał książkę zatytułowaną Na niebie i ziemi, największe tajemnice wszechświata. Ale nie jest to dzieło literackie naszego gościa, tylko jest to zbiór rozmów, ponieważ dalszy ciąg podtytułu brzmi Objaśniają czołowi polscy naukowcy. Czyli oni wyjaśniają nam te największe tajemnice wszechświata. Czy rzeczywiście wyjaśniają? Czy można powiedzieć, że oni odpowiedzieli na wszystkie pana pytania zadowalająco, wyczerpująco i te tajemnice zostały wyczerpane? No coś bym musiał sprostować. Ten podtytuł nie jest moim podtytułem, tylko to jest dopisek wydawcy. Ja uważam, że nie wyjaśniają właśnie, ponieważ dotykamy w tej książce takich zagadnień, które są albo wyjaśnione, albo się nie dadzą wyjaśnić, albo są w trakcie wyjaśnienia. No może to, można to nazwać wyjaśnianiem, oczywiście, jak ktoś sobie życzy. Natomiast myślę, że ideą tych rozmów było to, żeby przede wszystkim pokazać, jaki jest świat. Pokazać oczami czy kompetencją przedstawicieli różnych dyscyplin. I książka jest podzielona na dwie części, dwa sektory, takie na niebie i na ziemi. Na niebie dlatego, że na niebie w nauce się w tej chwili bardzo dużo dzieje. Właściwie odkrycia, które nastąpiły ostatnio, tam fale grawitacyjne i tak dalej, to wszystko pochodzi właśnie z kosmosu, z nieba. No ale oprócz tego jest jeszcze fizyka, która swoją szosą dokonuje innych odkryć i robi to na Ziemi. I tu jest przykładem odkrycie bozonu Higgsa na przykład. Więc uznałem za konieczne podzielić to właśnie na sferę niebieską i na sferę ziemską. I jeszcze pasowało mi to do słynnej odzywki z Hamleta. Są rzeczy na niebie i ziemi, które się nie śniły filozofom, ponieważ wiele jest w tej książce na temat różnych dziwów, cudów, których nie każdy zwykły zjadacz razowca jest świadomy. No właśnie, to może zacznijmy od tych cudów, o których się nie śniło filozofom na niebie. Pierwsza rozmowa jest zatytułowana dosyć prowokacyjnie, czyli Wszechświat jest płaski. Biorąc pod uwagę, że wszyscy mówią, że Ziemia jest okrągła, to twierdzenie, że Wszechświat jest płaski, stanowi tutaj jakiś mocny kontrapunkt i wcale nie oczywistość. No bo to jest taki język kosmologów. Wszechświat w ogóle jest taką formacją, wydaje mi się, zbliżoną do jakiejś kuli albo elipsoidy. I mówi się, że rozmiary Wszechświata to jest jakieś 92 miliardy lat świetlnych. To jest olbrzymia odległość z jednego końca tego Wszechświata do drugiego. Niech pan mnie nie pyta, jak to zmierzyli, bo nie wiem. Raczej szacują albo obliczają. Natomiast płaskość Wszechświata to nie jest płaskość tej figury geometrycznej, którą on jest albo nie jest, tylko to dotyczy przestrzeni. Mianowicie przestrzeń, która obowiązuje, że tak powiem, w cudzysłowie na Ziemi, no to jest płaska, to jest przestrzeń euklidesowa, taka jak ten stół. I w tej przestrzeni suma kątów w trójkącie jest, jak to nas uczyli w szkole, 180 stopni. Ale w pobliżu dużych skupisk masy czasoprzestrzeń się zmienia, zakrzywia się i wtedy tam jest przestrzeń trochę zakrzywiona, czy bardzo zakrzywiona, zależy od tej masy. Tam obowiązuje geometria riemannowska i suma kątów w trójkącie jest większa niż 180 stopni. Natomiast per saldo, jako obiekt
przestrzeń w tym wszechświecie jest płaska i tam by po uśrednieniu można powiedzieć, że ta przestrzeń jest płaska i by obowiązywały w niej, by obowiązywała geometria euklidesowa z tym trójkątem o sumie kątów 180 stopni. Dzieje się tak dlatego, bo jeżeli pan ma okrąg o dużym promieniu, to jeżeli ten promień zmierza do nieskończoności, to pan właściwie otrzymuje linię prostą. To zakrzywienie tego okręgu już wtedy jest tak małe, że ono jest niewyczuwalne. I tak jest w przypadku Wszechświata. Wszechświat jest tak ogromny, że po prostu rozciąga się i tworzy taką przestrzeń, mówię po uśrednieniu, płaską. I tak w żargonie właśnie kosmologów tak to wygląda. Natomiast powiem coś o Bogdanie Paczyńskim, który nie żyje i który był bardzo wybitnym kosmologiem i astrofizykiem. Ja go poznałem przypadkiem, bo byłem w Krakowie na świętować urodziny Lema w 2001 roku. Wtedy, jak pan pamięta, doszło do ataków na World Trade Center. I przy okazji spotkałem się ze znajomym astronomem. Mówi, chodź do nas, bo się odbywa 30. zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Przyjechał Paczyński, będziemy mu dawać swoją nagrodę imienia Kopernika. On nie przyjeżdża za często, więc tak. Przyjechałem, posłuchałem jego wykładu, no i umówiłem się z nim na rozmowę i dzięki temu ta rozmowa powstała. I dobrze, że to się wtedy stało, bo potem wykryto u niego w mózgu, czyli w tym instrumencie, którym się posługiwał do swoich analiz naukowych, glejaka złośliwego i wkrótce potem Bogdan Paczyński zmarł i nie doczekał tego Nobla, który mu się słusznie należał za mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Czy mam mówić, co to jest mikrosoczewkowanie grawitacyjne? No jeżeli będzie językiem zrozumiałym dla naszych słuchaczy, to tak, bo to ciekawe, że Polak miał być nominowany do Nagrody Nobla i właśnie powodem miało być to odkrycie. Trzeba wyjść z tego, że jest od czasów Einsteina, czyli od gdzieś 1916 roku, od momentu stworzenia ogólnej teorii względności, jest tak zwane soczewkowanie grawitacyjne. Ono polega na tym, że duże masy, na przykład masa naszego Słońca, uginają promienie świetlne. I dzięki temu można przez to ugięcie zobaczyć obiekty, które są poza tymi ciałami. Bo jak światło biegnie po krzywej, jest uginane przez tą masę, no to siłą rzeczy możemy je zaobserwować. I zaobserwowanie takiego ugięcia podczas zaćmienia Słońca w 1919 roku spowodowało, że Einstein z dnia na dzień stał się sławny i jego teoria stała się sławna. Pisano o niej zresztą bez zrozumienia w normalnych dziennikach brytyjskich i amerykańskich. Natomiast zasługa naszego Paczyńskiego polega na tym, że on wpadł na pomysł, że także małe masy przy wzroście rozdzielczości narzędzi obserwacyjnych też uginają po prostu te promienie świetlne i dzięki temu można po prostu coś zaobserwować. I to się stało jakby powodem do utworzenia programu OGLE polskiego, który polega na masowym skanowaniu nieba. Po prostu szerokokątne kamery fotografują duże sektory nieba co noc, jak jest pogoda oczywiście. To idzie na maszyny, bo to są terabajty danych. Te maszyny wyszukują wszelkie zmienności na niebie i potem się to przepatruje, jak się już jest, powiedzmy, Andrzejem Udalskim, który tym programem kieruje. Ale to ciekawe, że Polacy, można powiedzieć, są jakąś dzisiaj potęgą, jeżeli chodzi o astrofizykę, kosmologię, bo w porównaniu z innymi krajami mamy dosyć dużo wybitnych przedstawicieli tej specjalizacji. Pan się do mnie uśmiecha, to jest prawda. To jest prawda, co pan powiedział przed chwilą. Nigdy nie narzekaliśmy na brak dobrych astronomów.
nie będę wspominał o Koperniku, ale na przykład ostatnio wyszła sprawa księżyców Kordylewskiego. To są księżyce pyłowe, które krążą wokół Ziemi po takiej samej orbicie jak księżyc ten zwykły, który widzimy na niebie. I jak Kordylewski je odkrył, to nikt mu oczywiście nie uwierzył, bo dlaczego by takie księżyce miały występować. Teraz właśnie czytam wczoraj i przedwczoraj, że te księżyce zostały potwierdzone i Kordylewski nie kłamał, tylko rzeczywiście je odkrył albo przewidział matematycznie. Nie wiem, czy wtedy aparatura była na takim poziomie, żeby one się dało zaobserwować. A kiedy to było? No to było moim zdaniem ze 20 lat temu albo lepiej. Kordylewski od dawna już nie żyje, więc jest to satysfakcja nieboszczyka. Fakt jest faktem, że polski astronom odkrył taki fenomen, na który się inni nie zdobyli, na to odkrycie. No i w tej chwili sytuacja w astronomii, astrofizyce, w kosmologii polskiej jest taka, że przyszła generacja bardzo wybitnych naukowców, którzy, no Wolszczan, spektakularne odkrycie układu planetarnego pierwszego poza Słońcem i to w dodatku bardzo specyficznego, bo tam planety krążą wokół pulsara. Pulsar to jest gwiazda neutronowa, która pozostaje po eksplozji supernowej. Jak pan ma masywną gwiazdę, to znaczy nie taką jak nasze Słońce, ale na przykład 100 razy albo 1000 razy bardziej masywną, albo 500 razy, no to ona żyje inaczej niż nasze Słońce, bo nasze Słońce żyje już 5 miliardów lat, jeszcze będzie żyło 5 miliardów lat i potem przejdzie spokojnie do stadium białego karła, potem czerwonego karła, będzie się ochładzało, aż w końcu osiągnie stadium czarnego karła i żadnego promieniowania widzialnego nie będzie emitować. Natomiast takie gwiazdy masywne żyją około 100 milionów lat. To jest błysk w skali Wszechświata, bo Wszechświat żyje do tej pory 13,8 miliarda lat. Więc mówi się, że duże gwiazdy żyją krótko, spalają się, żyją efektownie, no tak jak niektórzy ludzie, powiedzmy. Ale kończą ten swój żywot fazą supernowej, to znaczy zachwiana zostaje równowaga pomiędzy grawitacją, która ściąga tą materię do środka gwiazdy, a promieniowaniem, które rozpycha tą gwiazdę i utrzymuje ten system w równowadze. Kiedy się wypali paliwo w takiej gwieździe, ta równowaga zostaje zachwiana i te olbrzymie masy materii walą się do środka, następuje wybuch supernowej, bardzo spektakularny. Przez parę dni, tygodni taka supernowa jest najjaśniejszym obiektem na niebie. Były takie przypadki, widzieliśmy to już historycznie. Natomiast to, co pozostaje, zaczyna się zbierać w taką kulkę niedużą, powiedzmy, jak taka gwiazda miała parę milionów kilometrów średnicy. Nasze Słońce ma gdzieś 1 400 000 kilometrów średnicy, 1 400 000, no to ona się zbiega do 40 kilometrów, czyli taka odległość jak powiedzmy no, z Krakowa do Myślenic. Nie wiem, czy ktoś zna Myślenicę. Ale ponieważ moment zachowania pędu musi być zachowany, więc ta kulka się straszliwie szybko zaczyna kręcić. Powiedzmy, robi 1000 obrotów na sekundę albo 1500. To jest wtedy tak zwany pulsar milisekundowy. Jak przy takiej gwieździe powstają planety, tego w tej chwili nikt nie wie. Ale faktem jest, że Wolszczan je odkrył i już jego nazwisko będzie na zawsze z tym odkryciem związane. No potem się odkrywało oczywiście planety wokół tak zwanych normalnych gwiazd. No i myślę, że ci badacze też powinni dostać Nobla, ale problem polega na tym, że nie wiadomo, jak to przyznać, ponieważ
za odkrycia astronomiczne, astrofizyczne nie przyznaje się Nobli. Ewentualnie tam raz albo dwa kombinowali w ten sposób, że przyznali Nobla za astronomię z dziedziny fizyki. No ale zaczęliśmy od tego, że polscy astronomowie w tej chwili są rzeczywiście bardzo mocną formacją, nazwiska światowe, bo to Paczyński, Udalski, Wolszczan, Abramowicz, Demiański, Artymowicz, no to są takie nazwiska, które coś znaczą na świecie, mimo że przeciętny Polak prawdopodobnie o nich nie słyszał. No A z czego wynika właśnie to, że u nas mamy taki system kształcenia, czy jest jakaś taka elitarna kuźnia tych przyszłych kadr naukowych, czy to są samorodki? Bo rzeczywiście to jest taki fenomen, jeżeli chodzi o polską naukę. Wie pan, zawsze mieliśmy, jak mówiłem, dobrych astronomów i dobre uczelnie astronomiczne, natomiast nie mieliśmy aparatury. I nasi astronomowie jeździli za granicę, żeby się do tej aparatury dobrać. Na przykład Wolszczan jeździł na radioteleskop do Bonn. Tam jest taki duży radioteleskop 100-metrowy czy 130-metrowy nawet. Ten nasz w piwnicach ma 32 metry średnicy, więc to jest maleństwo. Tym radioteleskopem zawiadywał astronom niemiecki, który się nazywał Wielebiński. I był z pochodzenia Polakiem, więc miał sympatię do naszych tu astronomów i wszyscy przez to Bonn przejeżdżali dalej do Ameryki, do Anglii i tak dalej. I między innymi to była droga Wolszczana, który potem wylądował w Princeton, tam go złapał stan wojenny. No i przypadkiem się dostał na bardzo duży teleskop, ten największy na świecie, radioteleskop, 305 metrów średnicy w Arecibo na Puerto Rico i dostał, ponieważ ten radioteleskop szedł do remontu, ale momentami jeszcze można było coś na nim robić, więc dostał się na ten radioteleskop i dzięki temu radioteleskopowi zrobił to odkrycie. Czyli radioteleskop, który ma 305 metrów średnicy. Radioteleskop to jest rodzaj takiej anteny po prostu. Ten akurat w Puerto Rico jest umieszczony w kraterze wygasłego wulkanu. Jakoś to tak zrobili, że go wyprofilowali w kształt anteny. On się chyba nie może obracać. To jest jego wada. Ale ten sektor nieba, w który jest wycelowany, no to jest badany niezwykle dokładnie. Choć nie chce mi się wierzyć, żeby Amerykanie nie potrafili go jakoś poruszyć już w tej chwili. No to, co pan mówi, to dla mnie są odkrycia, więc myślę, że dla naszych słuchaczy też. Teraz krótka przerwa. Zostańcie państwo z nami, bo za chwilę dowiecie się o następnych intrygujących odkryciach.